Okej, ziomeczki, dzisiaj witam was bardzo nietypowo, ponieważ w modzie Time Travel Mod, który dodaje nam podróżowanie w czasie w Minecrafcie, jest to wersja troszeczkę pre, ponieważ nie jest to wersja 1.7.2. Tak wam po prostu pokażę tutaj menu na początku, chciałem pokazać właśnie w ogóle co się zmieniło. Stworzymy nowy świat i wam powiem co jak. Jestem teraz na wersji troszeczkę wcześniejszej moda, ponieważ jest strasznie niestabilna 1.7.2 i crashuje podczas zmieniania światów. Dlatego będę wam pokazywał tę modyfikację i będę wam tłumaczył co macie w nowej, czyli 1.7.2, możecie to sami sprawdzić, może wam nie będzie crashowało, ale mi crashowało. Więc na początku tak, co ta modyfikacja dodaje? Ona dodaje podróżowanie w czasie, to jest przede wszystkim ta rzecz, która jest najważniejsza, bo nic więcej na razie jeszcze nie dodaję. Oczywiście jeszcze oprócz mobów, zaraz wam je wszystkie, znaczy nie będę pokazał mobów wszystkich, tylko wam pokażę właśnie kilka rzeczy. Jest to oczywiście Dalek mod, on tak się nazywa, ja go nazywam Time Traveling Mod, ponieważ zrozumcie, że po prostu na tym to polega, żebyście wiedzieli o co chodzi. No i co? Na początku mamy Time Vortex Manipulator. Może sobie też weźmiemy, gdzie jest nasza tutaj, otóż i zaraz wam powiem o co mi chodzi. Dalek, po prostu Dalek i założymy sobie jego strój. Wyglądał w taki sposób, naprawdę śmiesznie, jest to taki robot, który, wiecie, podróżuje w czasie i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę fajnie to wygląda, mi się strasznie to podoba. Na 1.7.2 bagują się te tekstury, dlatego chciałem tutaj wam to pokazać, jak to ładnie wszystko pięknie wygląda. No i podstawowe rzeczy będą to nasze time traveling machine. Jak widzicie, mamy ich tu 3, ponieważ to jest starsza wersja. W nowej już możecie ją otworzyć prawym przyciskiem i shiftem, no ale ona i tak nic nie robi, tam jest tylko green screen, który po prostu będziecie mogli użyć do miniaturek na przykład i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, tu może mamy konsolę, wygląda w taki sposób. W nowej wersji będziecie mieli ich kilka, więc zachęcam was strasznie do właśnie zapoznania się z modzikiem. Wygląda w taki sposób, nawet jest ok. Gdy klikamy w wersji następnej na prawym przyciskiem, nic i tak nie zrobicie, więc to jest na razie, pamiętajcie, pre-alpha. Najważniejszą rzeczą jest to Time Vortex Manipulator. Dokładnie tak, jak widzicie, mam to w ręce. Teraz jest to naprawdę rzecz, która będzie nam na 100% potrzebna. No, craftuje się, już wam to pokażę, bo już niektórzy narzekali, że nie pokazuję craftingów, ale wtedy jest modyfikacja o wiele wydłużona w czasie, a wam się tego nie chce oglądać, dlatego robię to tak, tak szybciutko. Dobra, więc mamy tego właśnie Vortex Manipulatora i po prostu klikamy shift i prawy. To na 1.7.2 nam się wyświetla po prostu do wyboru, a tutaj mamy na czacie, więc jak widzicie, mamy do wyboru kilka właśnie trybów. Jest to Cave Game, Indie, coś takiego, Beta, Classic i Cave Game. Klikniemy sobie na przykład teraz na Indie, po prostu przetransportujemy się, na tym to polega. Widzicie, mamy tam już w prawym górnym, w lewym górnym rogu właśnie to, że się przetransportowaliśmy. Nie wiem co to jest za świat, to jest jakiś bardzo wczesny, to jest nawet chyba alfa. Jak widzicie, możemy się cofać po prostu w czasie do wcześniejszych wersji, nie musimy żadnych zmieniać wersji, możemy nawet na moda grać, więc to jest naprawdę spoko. Przydatna jest ta modyfikacja i sobie po prostu przelecimy i zobaczymy jak to wyglądało. I są tu już szkielety, okej, są już tu szkielety. I tutaj wprowadzili właśnie takie rzeczy, że wszystko jest zmienione. Zaraz wam to spróbuję pokazać, jak widzicie, tu już mi się crafting nawet zbugował. Okej, spróbujmy zabić sobie świnkę. I ta świnka powinna... Dokładnie, raw pork chop, gdy jemy ją, jak widzicie, od razu, bo tak nam klika. Po prostu klikamy prawym i nam je od razu i dodaje nam życia. Oni próbują tu właśnie prowadzić takie coś, że żeby działało wszystko tak jak w wcześniejszych wersjach. Więc spróbujmy teraz się przenieść gdzieś na przykład do Minecraft bety, do bety, bo tam pamiętam, że było naprawdę spoko i były duże góry z tego co właśnie widziałem i grałem sobie, bo na becie naprawdę dużo przegrałem. Możecie też, napiszcie w komentarzu, od której, jak widzicie, laguję nawet na starszej wersji, od której wy wersji zaczęliście grać w Minecrafta. Jest to bardzo ważne, ponieważ chcę zobaczyć, jak moi widzowie zaczynali z Minecraftem, więc piszcie to tam na dole w komentarzu, czekam oczywiście na was. No i to jest, akurat trafiliśmy na biom lodowy. Naprawdę wyśmienicie to wygląda. Te drzewa są cały czas, zobaczcie, taki właśnie kolorze liści takich pizgających po oczach. I czanki się ładują tak samo jak na becie, no, dokładnie, bez kitu. I to chyba tyle, bo to jest po prostu beta. Możemy się przejść troszeczkę do przodu i to tyle. Nie ma tu zbytnio nic ciekawego. Spróbuję sobie zespanować jakiegoś moba. Jak widzicie, one są dodane, ale jeszcze nie spanują się. O, to jest chyba Dalek, to jest strategic Dalek, czyli te roboty po prostu, które podróżowały. Jeżeli to jest z jakiejś kreskówki, też możecie napisać, ponieważ ja nie mam pojęcia. To jest Dalekanium Ignot, chyba to jest z angielskiej jakieś, ale po prostu
najbardziej najlepszym featurem, jak to można nazwać, feature, trochę to dziwnie zabrzmiało, to jest właśnie ten time traveling mod. Jak widzicie, nie wszystkie moby mają tekstury jeszcze. Dopiero ten modyfikacja rozpoczyna jest w wersji alfa, więc naprawdę was zachęcam. I spróbujemy się teraz przetransportować do innego świata jeszcze, czyli do Minecraft Classic. Klasyczny Minecraft. To był chyba jeden z pierwszych Minecraftów. Już jakaś alfa coś tam. O, jak widzicie, dokładnie tak. Nie było jeszcze nawet trawy. Był już węgiel, spoko. Okej, okay, i właśnie, to chciałem wam pokazać. To chciałem wam pokazać, bo to jest jedno z najdziwniejszych rzeczy w tym modzie. To jest to Lanigojka. To był ten pierwszy, wiecie, jak kiedyś chodziliście w Minecrafcie, to chodziliście tak jakoś... Może spróbuję, nie będzie to widać? Nie, nie będzie to chyba widać. To chodziliście i tak właśnie machaliście jak tamten pan z tyłu i stawialiście TNT. Dokładnie tak, czekajcie, teraz sprawdzę jedną rzecz bardzo ważną. Czy TNT, bo... Nie, ale w nowej wersji 1.7.2 jest tak, że po prostu gdy klikamy to TNT, to po prostu ono nie niszczy się, tylko wybucha, więc to jest naprawdę spoko. To jest B-Man, ok, czyli każdy ma inną nazwę i nie możemy go nawet zabić. What the fuck, panie, co tak biegasz? On ma, biega jakby miał, był na narkotykach jakieś. Dobra, i jeszcze jedna rzecz, czyli polecimy sobie do Cave Game. Cave Game to była pierwsza z ogóle z pierwszych Minecraftów, ponieważ jak widzicie w tym momencie nie ma nic, jakbyście nawet latali tam do przodu na miliardy klatek, to jest jak Flat World, tylko że pod tym mamy starego cobblestone'a. Dokładnie tak, widzicie? Zaraz powiedzmy, czy jest ten bedrock, bo to mnie ciekawi, ile jest kratek w dół. Nigdy się nie zastanawiałem na tym, czy jest bedrock w ogóle i czy oni to dodali, żeby zmniejszyć lagi na przykład. Jest bedrock, więc okej. Jak widzicie, to jest stary cobblestone, no naprawdę się stęskniłem za tym. Minecraft, jeżeli ktoś chce wrócić do Minecrafta, naprawdę was zapraszam do tej modyfikacji, pobierajcie na dole. Oczywiście, jeżeli się odcinek wam podobał, to zostawcie łapy w górę, ponieważ mnie nie było i spada mi aktywność, więc zostawiajcie te łapy w górę, pomagajcie mi. Ja wam za to bardzo dziękuję, piszcie w komentarzu, od jakiej wersji Minecrafta zaczęliście. No i co, trzymajcie się, cześć, do następnego odcineczka, który pojawi się już niedługo, mam nadzieję, że za 2 dni. No i co, strzała, do następnego, puja. Dziwnie się pożegnałem, no ale no, wiecie. Hej.